Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj troszeczkę nietypowo. Wyślę Cię na kanał Mini Coopera. Tak, ten kanał właśnie z Mańkiem, gdzie tam troszeczkę jest drucików, troszeczkę pielęgnacji. Taki misz-masz ogólnie, jeżeli chodzi o Mini Coopera. Dlaczego tam Cię wysyłam? Z tego względu, że tam popełniłem mycie komory silnika z namaszczeniem. I chciałbym Ci się pochwalić, jak to u mnie wygląda. I traktowałbym to chyba jako akcję Zostań w garażu, teraz tak krąży po internecie ze względu na ten koronawirus, który nas kurczę tutaj dopadł. Więc z mojej strony Zostań w garażu, czyli 3 dni prawie, w sumie 2 dni wypisane z życiorysów. Przyjemnej pielęgnacji auta tak naprawdę, bo to jest to, co nas kręci i to, co lubimy, czyli efekt finalny całej zabawy. Taka wisienka na torcie. Co do samej komory silnika, słuchaj, drugi raz mi się zdarzyło, że silnik po solidnym myciu dziwnie zagadał. Kiedyś w benzynie miałem taki problem, czyli słabo wysuszona. Z mojej strony od razu mówię, że lanie wody, maksymalne lanie wody z myjki na silnik. Robisz to na własną odpowiedzialność. Ja tego nie polecam, ale ja tak robię. To jest drugi raz, a wierz mi, że silników umyłem już mnóstwo. Drugi raz w dieslu tutaj, pierwszy raz kiedyś w benzynie. I zarezerwuj sobie od razu, mówię, jeżeli robisz taką robotę, zarezerwuj sobie właśnie 3 dni. Zresztą w tamtym filmie chyba o tym nawet mówiłem. Zarezerwuj sobie ze 3 dni, 2 dni na czochranie i kolejne 1,5 dnia, jeżeli pogoda dopisuje na wysuszenie auta. Maniek strzela już teraz pięknie. Podpompowałem mu, tam jest taka jakby powiedzmy grucha od paliwa, czyli podpompowałem mu i wysuszyłem kostki podłączeniowe przy wtryskach. Nie wiem, czy były zalane tam, kurczę, jeden był troszeczkę wilgotny, więc je wyczyściłem, wysuszyłem i teraz gada bez problemu, czyli wsiadasz, klik i odpala. No nic. Zobacz, jak u mnie wyglądało Zostań w garażu. Zapraszam Cię. Propozycja filmu zobaczysz na końcu. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!